Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku Deluxe Jump 4. Oczywiście dzisiaj wracamy do jakże ciekawego i uroczego pucharu widzów, zimowych zmagań widzów. Można to już nie nazywać, ale cóż, zaczynamy, myślę, jakże ciekawe zawody Lillehammer. Liderem jest cały czas Maurycy, ale depczą mu po piętach m.in. Bajarz Stel 11 czy Andrzej YouTube'a. Myślę, że to może być bardzo ciekawy konkurs. I cóż, zaczynajmy go tymczasem. Lampek rozpocznie to, zobaczymy jak sobie poradzi on w pierwszej odsłonie konkursu. Lampek, oj nie, no niestety widać, że Lampek nadal jest poza szansą jakąkolwiek, żeby móc tutaj skakać na wysokim poziomie. Kari 44. Zobaczymy jak Kari sobie poradzi. Lampek skoczył słabiutko. Kari, Jezu, podobnie. Co się dzieje? Pierwsze dwa skoki naprawdę fenomenalne w moim wykonaniu. No, drodzy skoczkowie, zacznijcie skakać, bo bez waszej pomocy ja tu nic nie zdziałam. Wikto z numerem trzecim. O matko. To jest jakiś żart chyba. Ale prowadzi 82,5 nota. Widać, jest forma. Idealnie. On na online to po prostu bym dostał z bicza. Kliks. No Jezu, co się ze mną dzieje? Nieważne, to jest konkurs przejściowy. Tutaj wygra ktoś ciekawy. O, Real Tobi. No może on? No też jest wszystko możliwe. Jezu, ale ja mam opóźnienie dzisiaj totalnie. Moja ręka nie działa. Totalnie. Bez dwóch zdań. Drugie miejsce. Widzę noty na razie świetne. Ideola po prostu z tej konkursu wychodzi. Dawson numerem szóstym. O, no i tu już widzę, jest forma, Dawson. Bardzo ładnie, 133,5 metra. Nota też piękna, no i chyba wracamy powoli, Maciek. No znowu wrócić do tego skakania. No, K-point mnie wykończył, można powiedzieć. Tam non-stop musi, nie wiem, ja mam takie dziwne uczucie, że tam po prostu ja spóźniałem te skoki, a tam okazywało się, że to były dobre skoki, więc to jest dziwne. Mystic. No z K-pointa to raczej podejrzewam trzy odcinki na razie będą. Zobaczymy jak je przyjmiecie i później się zobaczy. Trzecie miejsce Mystic, ale to nota nie jest dobra. Daniel Groński. No kurde, dobrze, że dzisiaj Pucharu Świata nie robiłem. Matko jedyna, ale ja bym komuś tam turniej zepsuł. 131, drugie miejsce, pięknie. No i Zdzichu Jadro. No tutaj nie było spóźnienia, ale skok też nie jest za dobry. Trzecie miejsce w tej chwili, to nie jest zły wynik przecież. Krzysztof Białek. No Cysiu, dawaj. Pokaż wszystkim jak się skacze, tutaj widzę Hammer, oj brawo, brawo Krzysiek, ja wiedziałem, że ty dasz radę, ty to spoko kolega jesteś, Karolina Białek, oj rodzeństwo, no kurde, tego żebym się nie spodziewał. Oj, ale Karolina już niestety nie tak daleko jak brat. Punktka był 121,5, no powiedzmy, piąte miejsce. Filip Kasprzyk. Filip, to może być dobry, daleki lot. I jest nowy lider konkursu, Filip Kasprzyk. 134,5 metra, nota 139,2, prawie 140 punktów, więc to jest bardzo dobra nota. Polski ziom. Polski ziom, uwaga, polski ziom. No tak se, piąte miejsce. No to czas na PC. No mamy fajne skoki na razie. Zobaczymy jak długo się utrzymają. Oj, pecarz! Nie wiem czy nie wytrącił tej
A nie, jednak myślałem, że prędkość wytrącił totalnie, a tu drugie miejsce, 135 metrów, choć pół metra dalej, to 0,1 punktu z Filipem Kasprzykiem przegrywa. No to jest pech, jak pech to pech. Diablo 235. O panie, nie, tak to my się nie bawimy. Panie Diablo, pan miał skoczyć dobrze i to jest siódme miejsce dopiero. Janusz Mistrz. Janusz Mistrz. Na średnio, na jeża nietoperza, jeżo zwierzę. Siódme miejsce. No i Kiwi. Kiwi niestety obniżył mocno te lokaty swoje. No i na razie nie zanosi się na to, żeby miałby się poprawić w tym konkursie. Punkt konstrukcyjny 121 metrów. O Jezu, 11 miejsce Kiwi. Kiwi, co się z tobą dzieje niedobrego? Artur Sokołowski. Pewnie w komentarzu Kiwi napisze, że ustawione. Wiadomo. Artur Sokołowski. Artur Sokołowski. Piękny lot Artura. 133 metry i trzecie miejsce. Brawo. Adaś. 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 No, lot niezły. I odległość również. Daje mu to piąte w tej chwili miejsce, brawo! Mario Ninja 335. Mario Ninja 335, nie, to nie mógł być dobry skok. 12 miejsce dopiero Mario. No i Nick. Pięknie, Nick, brawo! 132 metry, no. Szóste miejsce to nie jest zła lokata wcale. Konrad. Oj, Konrad. Dzisiaj będziesz pechowcem. I to takim dość sporym. 17 miejsce dopiero. No i Alan. 24 numer startowy Alana, więc już pół metek za nami. Chyba 45 miałem, to już dawno pół metek za nami. I to jest niezły skok Alana. Na szóste miejsce w tej chwili Alan skakuje. No i Kimi. Zobaczymy. Jedna dziewczyna już dziś skakała. A jak druga się zaprezentuje? No chyba lepiej. Zdecydowanie lepiej. To może być nowa... Jak to się mówi? Liderczyni? Napiszcie mi w komentarzach, jak się mówi. Trzecie miejsce, jednak nie będzie liderem. No trudno się mówi. 134,5? Dobra nota. No i Cydziu. Aj Cydziu, jakby to wyjście z progu było spóźnione. No i będzie walka. 16 miejsce w tej chwili. To jeszcze chyba brakuje do awansu, niestety. Ella Curwa na zakręcie. Uwielbiam cię za ten nick, po prostu uwielbiam cię, chłopie. Chyba, że jesteś kobietą. Ups, to takie stopa. Ale dobry skok. I 11 miejsce. Wiadomo, mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Lotgamer 69. Oj, Blot. Sędziowie chyba znowu cię nie lubią. No i 14 miejsce Bloda. Nie ma szału. Limocy. No to jest ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać, ale nie będzie liderem. Siódme miejsce Limocego w tej chwili. No i Mateusz Sport. O nie, Mateusz, ty mnie zabijesz za to. I to tak totalnie. 24 dopiero miejsce Mateusza Sporta, no. Wielka szkoda. Krzychu. Krzychu, daleko! No, proszę pana, szóste miejsce. No i Sesert 22.
Otóż to też mógłby być daleki lot, ale zobaczymy. Wyjście z progu jak zwykle nienagannie wszystko, ale dalej było tylko gorzej. I 18 teraz miejsce razem ze Zdzichu Wiadro. Xaver! Jak sobie poradzi? Kujawiak, zaraz zobaczymy. Kujawiak, no jest nieźle. Nie ma tragedii, 14 miejsce, ale liczyłem na wyższą pozycję, no. Trochę się przeliczyłem. Fafi. Oj, Fafi, jakby spóźniłby się z progu, ale jeszcze proszę zobaczyć, ile uciągnął z tego. Wielkie brawa dla niego. 19 miejsce. Łukasz. Łukasz, 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 Łukasz. No też taki skok, no, na 16 miejsce, no ale jednak po takich skoczkach wymaga się więcej już. Bledrow. Bledrow, świetnie, brawo. Zrobił swoje, 6 miejsce. No i teraz Janko Mistrz. Powoli wkraczamy w decydujących skoczków. Janko Misz, oj, to wyjście z progu nie było idealne. No i widać to chyba po pozycji. 19 miejsce Janko Mistrza. No, mogła być lepsza pozycja. Miraz. No i co zrobi Miraz? Miraz ciągnął do samego końca ten skok. Jak najdalej, 131 metrów. 13 miejsce razem z Danielem Grońskim. No i fanbarcy. No, my już czekamy na tych ostatnich. Oj, fanbarcy, niestety. Dzisiaj poza szansą chyba na awans. 30 miejsce w chwili obecnej. No, to jest ciężko. Filip Kosipięta. No, Filip już chyba dalej skoczy o wiele. No, Filip tak na pierwszą piątkę. A jednak szósty, no, więc jeszcze troszkę spadł. No i Pawcio. No, szykujmy się na festiwal chyba teraz. Bo tu powinny być same dalekie loty, ale nie wiadomo. Pawcio, nieźle, miejsce szóste. Razem z Filipem Kosipiętą, więc dobra pozycja do ataku. Andrzej Jutuba. Andrzej Jutuba, no nie wiem, czy to nie jest lider. Trzecie miejsce wyprzedza Kimi, no i traci punkt równy do Filipa Kasprzyka. Sztyl 11. Oj, to wyjście z progu nie było dobre. Oj, ten skok nie będzie dobry. To będzie brak awansu. Na razie 30 miejsce. Tuż przed Cydzim jest. No i Bajasz. Dostało ich dwóch. No Bajasz chyba już wyrzuca w tej chwili Sztela. Sztela. No, 12 miejsce Bajarza. Będzie atakował w drugiej serii. No i kończy to wszystko Maurycy w pierwszej serii. Maurycy zrobił co mógł, żeby być przed Bajarzem i udało mu się. Siódma lokata Maurycego w tej chwili. No a po pierwszej serii niewielka przewaga Filipa Kasprzyka, który jest na prowadzeniu. Drugi Peca 1/10 punktu do niego traci. Później punkt za Kasprzykiem jest Andrzej Jutuba. Kimi czwarta, piąty Artur Sokołowski, szósty Dawson. Siódmy Maurycy, ósmy Filip Kosipięta i Pawcio. Dziesiątkę zamyka Bledrow. Trzy ostatnie miejsca premiowane awansem Zdzichu Wiadro, Seser 22 i Fafi. Tak to jest. Sztyl 11, 32, Cydziu 34, Kiwi 35, no i Karolina 34. No i czekamy na drugą serię? Czekamy. No i otóż mamy tą drugą serię. Rozpocznie ją Zdzichu Wiadro razem z Sesertem. Oni zajmowali ex aequo 29 miejsce po pierwszej serii. No i to był dobry skok.
133 metry, zdziechu wiadro. No zobaczymy, ile pozycji pozwoli mu się to podnieść tym skokiem. Na razie patrzymy, jak skoczy Sessert, bo możliwe, że Sessert skoczy dalej jeszcze. No bardzo podobnie. 132,5 i jest liderem, 1/10 punktu, a jednak. Proszę. Fafi. No i tu powinno być zdecydowanie dalej od tej dwójki, choć też tak na granicy wszystko. Prowadzenie razem z Sessertem. Proszę bardzo, jak ładnie się to układa. Diablo 235. Diablo. Nie, tutaj nie przeskoczy. No na czwarte miejsce całej trójki nie przeskoczył. No i teraz Bloodgamer 69. Oj, Blood, ty chyba będziesz na ostatnim dzisiaj miejscu, tak coś podejrzewam, bo to jest słabiutki skok. I ostatnie, jak na razie, piąte miejsce w drugiej serii. Janko, mistrz. Oj, też to wyjście z progu nie było idealne, ale ciągnę do samego końca, zobaczymy. Miejsce piąte tuż przed Bloodem. No i Janusz, mistrz. Oj nie, to nie mogło się udać. Też skrzywiło go na progu. No i efekt, szóste miejsce. Łukasz. 23 po pierwszej serii konkursowej, no. Jeżeli by tutaj pociągnął ładnie, to można by było się pokusić o awans, ale tutaj nie da rady. Siódme miejsce Łukasza, no. Coraz ciekawy konkurs się robi, polski ziom. Oj, polski ziom będzie liderem, czy nie będzie? Nie będzie! Piąte miejsce dopiero polskiego zioma. Ojajaj, tu są takie małe straty, że to można raz, dwa odrobić. Xaver. Dopiero 21 miejsce Xavera. Ale jest liderem. Jak na razie. 130,5 również w drugiej i prowadzenie. No i Ella Curva na zakręcie. Oj, nie, ja tego tutaj nie widzę. Ależ walczył do samego końca, brawo! Ósme miejsce to prawda jest dopiero, ale no, za samą walkę brawa się należą. Daniel Kroński. Chyba będzie nowy lider. Zdecydowanie będzie nowy lider. 135 metrów i to jest świetna odległość Daniela. No teraz zrobił tutaj zadanie dla przeciwników. Miraz pierwszy się go podejmuje. I raczej go nie wykonuje. To jest chyba najkrótszy skok dzisiaj w drugiej serii. 12 miejsce. Tylko Bloodgamer jest za nim. I to 20 tylko punktu. Krzysztof Białek. No na prowadzenie raczej nie, ale drugie miejsce ma chyba pewne. Tak jest. Zdecydowanie. Nick. Czemu jak odpowie Nick na tą odległość? Oj, tu będzie druga lokata. Nawet trzecia, proszę bardzo. Brakło. Chyba noty tu zadecydowały. Alan. Oj nie, Alan, to wygląda koszmarnie na razie. No i to nie będzie dobra lokata. Czwarte miejsce jednak. No aha, tu była przewaga już. No to też to chyba różnice. Limocy. No Limocy też jakby to wyjście z progu nie było idealne, ale proszę, ile on z tego zrobił. Proszę. Noty może mogły być lepsze, no ale za... To nie był lot świetny i lądowanie też nie było piękne. Bajasz! Czy zaatakuje? Zobaczymy. Tak, zaatakuje. Trzecią dziesiątkę chyba.
Miejsce 14 w tej chwili Bajarzan. No. Trzecia dziesiątka murowana dla niego. Adaś. Adaś, Adaś, o Jezu, ale mi brakło podkładki pod myszkę. Piąte miejsce Adasia, a mogło być prowadzenie może nawet. No trudno, Krzychu. No, za chwilę wkraczamy do tych najlepszych, do tej pierwszej serii, ale Krzychu się nie chce poddać. I świetnym lotem obejmuje prowadzenie, 135,5 metra. No ty może nie najwyższe, ale 3 punkty przed Danielem Grońskim. Świetny lot Krzycha. No on tu chyba przeatakował nawet podium, mi się wydaje. Bledrow. 10 po pierwszej serii. Czy on jest w stanie tyle skoczyć? Raczej nie. No nie wiem, czy to dziesiątka nawet będzie. 6 miejsce w tej chwili z Adasiem. No i musi czekać, jak będą skakać inni. Filip Kosipięta. Ależ tu nam zrobił psikusa, Krzychu. No a Filip Kosipięta, no chyba chce ostatnie miejsce dzisiaj. 22. No za Bloodgamerem skończy, więc no. Ostatnie 30 miejsce raczej dla niego. Pawcio. No Pawcio, ładnie, ładnie. I to może być drugie miejsce jednak. Brakło do Krzycha. No 1,5 metra bliżej, no nie oszukujmy się. Maurycy, lider całego cyklu. No nie. To nie będzie atak na dobrą pozycję. 7 w tej chwili. No ale jeszcze przed nami 6. Dawson między innymi. Ojojoj, Dawson, to wyjście z progu nie było idealne. Ale dociągnąłeś ładnie ten skok. I to ci chwała za to. 6 miejsce Dawsona. Artur Sokołowski. No wiele nie trzeba, ale trzeba daleko skoczyć. To jest problem. Artur Sokołowski, jaka wysoka parabola lotu. I ciągnął do samego końca ten skok. 19. Drugie miejsce. Brakuje jeszcze do tego Krzycha. No i czas na Kimi. Oj, Kimi nie będzie chyba z tego podium. 6 miejsce Kimi w tej chwili razem z Nikiem. Brakło tutaj i to dosyć znacząco jeszcze do tego podium. Andrzej YouTube'a. Oj, Andrzej YouTube'a, błagam cię, zrób to. Czy stanie na podium tym skokiem? 5 miejsce, no podium raczej z tego nie będzie. Tutaj ta troszkę dalej skakać. Peca. No, ta dwójka została. Peca, no chyba tak. A jest, 0,5 punktu przed Krzychem Peca. No więc Peca i Krzychu na podium. Jak zakończy to Filip Kasprzyk, 0,1 punktu przewagi nad Pecą, więc musi skoczyć równie daleko jak i on. Nie, Filip Kasprzyk nie. To będzie 3. dziesiątka murowana. 27 miejsce Filipka Kasprzyka, więc dzisiaj podium nadzbyt ciekawe, bo Peca jest zwycięzcą. Na 2. miejscu staje Krzychu. Na 3. Artur Sokołowski. Dalej 4. Pawcio. 5. Daniel Groński. Świetny atak Daniela, mówiłem. 6. Andrzej YouTube'a. 7. Krzysztof Białek. 8. Nick i Kimi. No i 10. zamyka Dawson. No a na 3 ostatnich miejscach to jest Filip Kosipięta, Bloodgamer i Miraz. Tak to wygląda. Spójrzmy na klasyfikację generalną całego cyklu. Tutaj nic się nie zmieniło. Nadal Maurycy jeszcze z dosyć taką w miarę przewagą. 369 punktów. Ma tych 35 punktów przewagi nad Pawciem. Andrzej YouTube'a też ktoś tam podgonił. Wyprzedził Bajarza. Bajarz troszkę spadł. Krzychu 5, no Krzychu zaczął się nam tu niebotycznie zbliżać. Steel 11 spadł na 6 miejsce. Filip Kosipięta 7, 8 Fan Barsy, 9 Janko Mistrz, 10 zamyka Miraz w tej chwili. Tak to się przedstawia. No a na dole nic się nie zmieniło. Kari 44 i Wikto mają 45 punktów, a Lampek 42 punkty. I zamyka w tej chwili całą tabelę.
No to cóż, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie. Subskrybujcie kanał i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z Desi Ota 4. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!